maleńkiej gminie Harzno, leżącej na południu Polski. W zachodniej części Śląska Cieszyńskiego żyje ponad 10 tysięcy mieszkańców. To stąd rozchodzą się malownicze krajobrazy na panoramę Beskidów oraz otaczające ze wszystkich stron liczne pagórki, lasy i potoki. I może stwierdzicie, że przecież takich pięknych miejsc na świecie jest więcej. Ale to właśnie tu pewna rodzina przeżyła niezwykłą, wręcz magiczną przygodę. A było nudzi mi się. To zagrajmy w grę. Super! To kto zaczyna? Ja, to kolej. Dziękuję. Jesteśmy nad rzeką Olzą po Gwizdowie. Tutaj mieszka Kicak, Olziak, a to jest granica pomiędzy Polską a Czechami. Jest to fajne miejsce, żeby odpocząć. Słuchajcie, dość tego opalania. Chodźcie ze mną. Idziemy do Kicaka Dobrego Duszka, który mieszka w magicznym miejscu. To jest właśnie ten magiczny las. Tutaj był kiedyś pierwszy kościół w Pogwizdowie, wybudowany w 1722 roku. Myślę, że takich magicznych miejsc jest więcej. Więc rzucamy kostką! O! I jest nasza kostka. Jesteśmy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie, gdzie znajduje się ponad 100-letnia sikawka konna. Służyła ona kiedyś do gaszenia pożarów. Dziś stoi ona w replice starej strażnicy. To niesamowite, że ta sikawka jeszcze działa. Dziękujemy, drogi druhu, że mogliśmy ją zobaczyć. My już musimy pędzić dalej, więc Oliwka rzuca kostką. Ciekawe, z której strony nadjedzie pociąg. To jedyny peron w gminie Harzno. Mieszka tu Kicak Kolejarz. Do zobaczenia, kochana rodzinko. Dziękuję za wspaniałą przygodę. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy na kicakowym szlaku. Pa, pa!